Hej, witam was w kolejnym odcinku naszego wakacyjnego wezwania. Alison właśnie idzie do tej pogody w cieniach, czy jakoś tak to się nazywało, pagoda w cieniach, tak? I musimy wysłuchać tej historii starożytnej, ale... A, tutaj siedzi ten facet. Powitaj. Chodź na tu. Zgubiłam cię. Być może źle cię oceniłem. Nie mogę nic z tobą pogadać, koleś? Skończysz? A więcej... Gest. Ukłoń mu się. Też się trzeba z nim pewnie zaprzyjaźnić. Co? O Jezus, znowu będzie tragedia z tym kolesiem. Wybacz dziadzie, że cię uraziłam, naprawdę. Piątkę daj mi. Gesty im się zawsze podobają. Powiedz mu historię jakąś. Co ja mam mu dać? Zaproś mnie. Nie no, bawić się z nim nie będę. Może napijesz się ze mną herbaty? Napijesz się ze mną herbaty, stary? Czy tak niekoniecznie? Bo zostało nam właśnie tylko posłuchać od niego tej całej historii i... tych ćwiczeń się nauczyć, ale nie mam pojęcia nadal, gdzie mogę znaleźć ludzi, którzy to sobie robią. Pewnie przy jakiejś muzyce, jak zwykle. Cóż, pójdziemy w Gesty, bo on to lubi. O! Tak! Udało się. Okej, fajne to było. Nie powiem. Poznaj tajemnicę i wykorzystuj ją dobrze. A to ja mogę ją teraz opowiadać? Na przykład? Tak, weź udział w starożytnych ćwiczeniach. Gdzie ja mam je znaleźć? Patrzcie, brakuje nam tylko 4. Już kończymy prawie. Ja cię bardzo proszę, zostaw tą herbatę. Idziemy dalej w świat. Idziemy szukać ludzi, którzy ćwiczą. Także zaraz się widzimy z powrotem. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem w hotelu. A ja sobie trochę... pochodziłam po parcelach i czekałam, aż ci mogę będą ćwiczyć, ale niestety to nie nastąpiło, więc nie chciałam pokazywać, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, bo takie czekanie też jest bez sensu, więc idziemy teraz na wyprawę, ostatnie dwie zrobimy sobie. No i cóż, będę musiała poczekać, aż ci Simowie zaczną w końcu wykonywać ćwiczenia. Te całe tai chi, czy jak to tam się nazywa, czasem to robię właśnie przy hotelach, dlatego tak tutaj teraz koczuję i patrzę na tego tubylca, ale nie sądzę. Chyba, że w jakimś innym hotelu, ale no nie wiem.
Nie mam pojęcia. Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak Tai Chi tutaj w dwójce. Powiem wam troszkę słabo. Okazuje się, że to jest najtrudniejsze zadanie dla mnie. Myślałam, że będą inne, a tutaj proszę. Coś niechętni są do tych ćwiczeń. Byłam w ogródku tym nieśmiertelnym, czy coś takiego. I tam ciągle tylko grali albo pili herbatę. A rzeka jest piękna i wąska, a łódź sunie cicho popychana nurtem. Gdy łódź zbliża się do załomu, grupa zauważa, że jedno z drzew na brzegu zwiesza się nad rzeką i może uderzyć kilku pasażerów w głowę. Powiedziano im, żeby nie dotykali roślinności, ale nie wolno im także przemieszczać się po łodzi. Co powinna zrobić grupa? Ja bym się schyliła, ale widzę, że tutaj nie ma tej opcji. To się może skończyć źle. I drzewa spadł wąż, który wylądował w łodzi. Boże, wszyscy panikują, co jeszcze bardziej rozrusza węże. Wąż kąsa przewodnika. O Jezus Maria. Dobra. No zdarza się. To było takie dziwne, że wydaje mi się, że cokolwiek by nie zrobiła, to i tak byłoby źle. Dobra, niech ona sobie weźmie ten prysznic, jak już tak bardzo potrzebuje. I pojedziemy na tą ostatnią wycieczkę. Las bambusowy, tak. Nikt nie ćwiczy. Nikt nie ćwiczy. No i gdzie mam iść? Ostatnie zadanie i kurczę, no... Masakra. Tak, tak. Bierz hajs i... Wow! Helikopter. Zostaw tą muzykę. Nie będę na ciebie czekać. Idą jacyś ludzie w końcu. Ale wszyscy idą do basenu, nikt tutaj ćwiczył nie będzie. Panda i jej maleństwo, wszyscy są oczarowani i chcą podejść bliżej. Przewodnik ostrzega, by nie zbliżali się za nadto, ale nie chce zmarnować takiej okazji. Jak blisko powinna podejść grupa? Kurczę, no... Nie wiem, rzućcie jej jedzenie. O, rzucany bambus płoszy pandy, które natychmiast uciekają. Reszta wycieczki przebiega bez żadnych przygód i po wszystkim podróżnicy mają kiepski humor. Och. Dobra, widzę, że tu wszyscy na basen przychodzą. Nikt ćwiczyć nie chce. Ale my idziemy na jakąś inną parcelę. Spróbujmy pochodzić po tych hotelach. Może tutaj. Zobaczymy. Chyba się udało. Po prostu... Naszukałam się tego, jak głupia. Nie macie pojęcia, ile czasu mi to zajęło. Już nam się kończą wakacje i po prostu na ostatnią chwilę udało mi się ją tutaj sprowadzić do tego dziada. I nie wiem, mam nadzieję, że ona się tego nauczy. Bo ja nie będę czekała znowu. Żeby tylko to zatrobiło. Ale ona się tego ma właśnie nauczyć, czy... Jest, już się zaliczyło. Nieważne, już się zaliczyło. Boże, mamy prawie wszystko. To teraz, kochani, ja sobie nie wrócę do domu. Kupimy album z wakacji, bo to nam zostało właśnie. Został nam album z wakacji. I... Stań się wytrawnym podróżnikiem. Tam było chyba, że musi być na 5 wakacjach, więc jeszcze muszę z nią pojechać, ale to już pojadę poza nagraniem. No bo to bez sensu. Żeby też nam się zaliczyło i będzie wszystko. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Prawda? Także zaraz do was wracam. Dobrze, kochani, jesteśmy w domu.
Pomyślałam, że sobie z wami te zdjęcia zamówię. Przy okazji pooglądamy to nasze pierwsze zdjęcie z wyspy Twiki i to są palmy. Tutaj mamy tancerza w ogniu. Tutaj odpoczywamy sobie w tym źródle. Tutaj też jakieś tam zdjątko. O, nie wszystkie zdjęcia nam wyszły, ale to nic. Też nie zwróciłam wtedy na to uwagi. No najwięcej zdjęć mamy zdecydowanie z wyspy Twiki. Potem już tak jakoś trochę zapomniałam o tym. No ale to mniejsza o to, i tak wielka stopa. Nie jest źle. O, weźmiemy sobie wszystkie. Tutaj nawet zrobiłam zdjęcie temu mędrcowi. Więc tak, poprosimy te wszystkie zdjęcia. Tak, nie, dom jest w remoncie, więc wiecie. Alison nie ma na to czasu, bo ona ciągle jeździ po świecie, więc... Sami rozumiecie. Już nam przysłali nasz album. Jej, jej, jej. Odbierz przesyłkę. Oglądaj. Oczywiście nam tutaj się ładnie zaliczyło na pewno. Gdzie to jest? U, ile pamiątek? Gdzie to było? Ja już... Tutaj. Tak. Taram. Jeszcze tylko musimy wyjechać chyba na jedne wakacje, żeby nam się zaliczyło. I będzie pięknie, ale jestem z siebie dumna. Patrzcie, on to chociaż szkoda, że tutaj... O, możemy pooglądać razem z nią. Fajnie. Szkoda, że nie można ich powiesić na ścianie, ale jak znajdę jakiegoś młoda, to na pewno to zrobię. A tymczasem, no cóż, jadę z nią jeszcze na jedne wakacje. Już jakiekolwiek, żeby zaliczyć ostatni punkt. I to będzie finał, moi drodzy. Kochani, jesteśmy na wyspie Twiki. Tak, miałam tego nie pokazywać, wiem, ale stwierdziłam, że wiecie co, to taka sentymentalna podróż w nasze pierwsze miejsce i tutaj mamy przecież swoją miłość, Jerzego Rękawka, kochani, więc zaprosiłam Jerzego. O, już jest. Tak dawno go nie widzieliśmy, bo przecież podróżowaliśmy tyle czasu. Oświadczyny, o Matko Bosko. Chodź go przywitaj, obejmij go, rzuć się w ramiona z tej radości. Chodź, Alison. Nie mogłaś się ubrać ładnie? No właśnie, przywiesz się tą kieckę. Ej, no. Stary. Halo, ja chcę to widzieć, stop. Pokażcie mi to. Jak fajnie! Zobaczcie, jak uroczo. Tyle się nie widzieli. Tak dawno. Ale są na szczęście się... Uuu, jaka miłość! Romantycznie. Namiętnie. Gorące pocałunki. Zetnę jeszcze tutaj. O, zapomniałam, gdzie to jest. Po takim czasie już powinnam wiedzieć. Nie, to się jeszcze nie zaliczyło. Chyba trzeba wrócić do domu. Nie zastanawiam, wiecie co? Czy ja mogę? Nie mogę go teraz zaprosić, żeby się do mnie wprowadził. Szkoda. Ale jakby tak wzięli ślub na wyspie, co wy na to? Jakby mi coś takiego zrobiła? Och, jak miło. Taka miłość. Pokaż, no jest miłość, miłość, miłość. Szkoda, że nie mogę go zaprosić do rodziny. Zapytaj. Nie musiałby z nami mieszkać. A mogę go nakłonić? Nie mogę go nakłonić, żebym się oświadczył. No nie mogę, niestety. Chyba, że z nim... No ale wolałabym, żeby on mi się oświadczył.
ty poszłaś pod prysznic, powiadasz, kobieto. Chyba, żebym, wiecie co... Taki mały cheat, dodała go do swojej rodziny teraz. On by mi się wtedy oświadczył. Jak myślicie? Ale nie wiem, czy to tak działa. W sensie, czy mi się potem z powrotem on nie usunie z rodziny, bo ten kod Destiny 2 dziwnie działa. Jak wcześniej próbowałam, to właśnie niby kogoś dodałam do rodziny, a potem ta osoba znikała, bo już nie mieć tej podłogi. Dobra, w każdym razie ja zaraz do was wrócę, jak już ogarnę sytuację i sobie tak miło zakończymy tę serię. Mogą mnie ci... Musu? Wanda jak kadzy! Szabate! Ty mocni ja! O, ty mocni ja! Mam! Jesteś mamą, moi drodzy! Na parceli Bleachray, którą zrobiłam na szybko. W coś ty się do jasnej anieli ubrała, czy ja ją zaraz po prostu trzasnę. Nauczyła się tego durnego tańczyć i będzie co chwilę mi to robiła. Spokojnie. To tylko Simsy. Dawajcie mi tutaj. Tutaj gdzieś było. O, dla grupy wizytowe wszyscy tutaj. W ogóle ciekawe, jak tamten wygląda, bo... Aż mnie to ciekawi. Gdzie on w ogóle jest? Miał przyjść. Zaraz. I po co mi było się tego uczyć? Wyłączę im wolną wolę, przysięgam. O, ładny ma strój wizytowy. Kurde, ale... Tak ma być. Idziemy brać ślub. O, rany boskie. Walnusie! Och... Pola van. E kointo. Ajini. Fondace. Astavla, ma chi tava? Esti. Tava. Granda. Mam tylko 2000 simlonów. Dobra. Oddajcie mi panel, tak właśnie. Dokąd ty idziesz? Ej, nie gadajcie, żeby się teraz... Nie idźcie nigdzie, nie gadajcie, żeby teraz wrócicie do domu. Jerzy. Serio, oni muszą... Czy on... Serio muszą wrócić do domu? Ja im tutaj... Patrzcie, no skreślam, a oni i tak idą. Może tylko do hotelu, co? Kurde, nie wiedziałam, że to tak będzie. Inne to... Po co ja to wszystko budowałam? Boże święty, załamuje mnie ta gra. No dobra, no trudno, no. Widzimy się dokądkolwiek, oni pójdą. Drodzy, ja nie mam pojęcia, czemu oni mi poszli do domu. Ale zaraz im tutaj... Nie wchodź tam. Ha, idziesz tylko zobaczyć, co to jest. Dobra. Wejdź. Zamorduję cię zaraz. Słyszysz? Rudzielcu paskudny. Nie, po prostu nie wytrzymam, nie mnie nerwowo. Dlaczego oni mi to robią? Powiedzcie mi, dlaczego? Dlaczego Simsy są takie paskudne? I psują mi wszystko. Przyłącz się tutaj, w tym momencie. Ktoś tu sobie bańki mucha. Tortu oczywiście już pewnie nie możemy pokroić. No, oczywiście. Się nacieszyliśmy weselem. Przynajmniej sobie zdjęcie zrobimy. Wbijaj, Boże, koleś, ogarnę. Boże, właś tu, człowieku. Dlaczego nie możesz z nim robić zdjęcia? Właś tu z powrotem. Oddychaj głęboko, głęboko oddychaj. Ha, bo on jest pewnie nieszczęśliwy. Czego chcesz żyć? To idź sobie zagrzyj coś. I daj mi żyć.
one światą się tutaj wszędzie. Weź tego indyka. Ja to wytnę po prostu, to wytnę wszystko. Mówię wam. Taki mali... Ty też chodź jeść. Świetne wesele, ten w ogóle w gaciach. Nie mam co w ogóle. Nie wiem po co mnie wywaliło do hotelu, że oni mieli wracać tam. Nie rozumiem tego totalnie. W ogóle jak ty masz cechy? Otwarty, dla sportu, uprzejmy i niechluj, leniwy. A ty chcesz zostać legendą sportu, także ja ci powodzenia życzę. Skąd te pkawenki? Idź jeszcze weź szybko prysznic. No, nie obżeraj się, bo z krówy będziesz. Znowu to samo. Nie sprzątaj. Co ty chcesz tutaj? Piec pianki na ognisku, tak. Pomyślę o tym. Ty jesteś szczęśliwy w ogóle. Więc fajnie. Wejdź do tej budy. Z powrotem. On weźmie prysznic, też dzisiaj przyjdzie, bo przecież... Nie wiem, zdjąć się boi, czy co. Sobie w domu, jak wrócimy, to zmienię mu wygląd oczywiście. Chociaż to już... Nie wiem. Chcecie jakąś serię z Alison? Czy niekoniecznie? Bo pewnie sobie będę nią grała tak poza tym wszystkim, bo polubiłam ją bardzo. I ma taką ciekawą historię właśnie teraz, jak już... O, fajnie. Jeżeli ja powiem szybko, to było szybkie zaręczyny, szybki ślub. Zobaczcie, ale oczywiście jak włączę internet w telefonie, to milion powiadomień naraz, nie wiadomo po co. Ale są tam siedzi i czeka biedna. Przyspieszmy to. No i idzie się jeżdżę. O, przynajmniej się ubrał w miarę normalnie. To jest jego taki strój. Nie wychodzi, póki nie zrobię sobie zdjęcia. Zrobię zdjęcie romantyczne. Zdążymy? No, udało się. Ale i tak się nie postaram o dziecko, bo on wyjdzie. Chociaż... Stokrotkę proszę popatrzeć. Przyłącz się do Jerzego. Dobra, kochani, ja wracam nimi teraz do domu sobie. Co to było? Wracam nimi do domu i zobaczymy, czy mi się zaliczyło to ostatnie zadanie, bo jeśli nie, to będę musiała jeszcze raz jechać na wakacje. Nie pamiętam, chyba było 5 udanych wakacji. Zobaczcie tylko, wszystko zrobione, jak to pięknie wygląda. Jestem taka szczęśliwa. Zobaczcie, udało się ukończyć to wyzwanie. Jej! Trochę mi to zajęło. Ale fajnie było, powiem wam. Poznałam wszystkie te wakacyjne miejscówki tak dokładnie. Nawet odkryłam pewne rzeczy, których wcześniej nawet nie wiedziałam, że można je wykonać. Także to jest całkiem fajne doświadczenie. No i polecam wszystkim spróbować. Bo naprawdę to się staje dużo ciekawsze, gdy ma się takie cele. Bo jeśli się samemu tak jeździło z tymi rodzinkami na wakacje i tak nie wiedziało się, co tam można zrobić dokładnego i tak dalej, nie wiedziało się, czego szukać, tylko tak się po prostu rozrywkowali, że tak powiem, są cele, to jest zupełnie inna zabawa. No ale dobra, jeśli chodzi o to wyzwanie, to już jest naprawdę koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało ogólnie całe i że jesteście tak samo zadowoleni jak ja. Ja jestem z siebie dumna. Alison, nawet udało się spotkać miłość swojego życia. I teraz prawdopodobnie
Co ty chcesz, samochód, co ty? Zresztą zobaczcie, ona ledwo wróciła i już chce wyjechać znowu. Także cóż, ja się zajmę na pewno teraz remontem ich domu. Bo on tego na pewno wymaga, zresztą spójrzcie. Tutaj Allison ma wszystkie pamiątki. Patrzcie tylko. Te mapy mogę posprzedawać. To się kasa w panie. O, jeszcze mamy przecież ten skarb za 5000. Ludzie. Patrzcie, zapomniałam o nim. To nieźle, ale by tak sobie postawić tutaj, bo ładnie by wyglądał. Myślicie, że można to skopiować? Sprawdzę. Nie, nie da się. No dobra. To byłaby przesada. Zdecydowanie. Niech sobie trzyma ten skarb na razie w swoim tym, żeby nasz Jerzy się nie pokusił. Ty, a może on właśnie poleciał na ten skarb, Ale skąd on mógł wiedzieć, że go wykopaliśmy? Poza tym wykopałam go pod domem, a nie na tej wyspie, więc no. No dobra, to było na tyle. Dziękuję wam za ten cały sezon wakacyjny z Allison. Mam nadzieję, że wam się... No już to mówiłam, powtarzam się. Nieważne. Jeśli chcecie jeszcze zobaczyć jakieś odcinki z jej życia, albo może macie jakąś propozycję na nową serię, to piszcie w komentarzach. Zapraszam was też do mojej grupy, gdzie tam również możecie pisać swoje propozycje i inne różne rzeczy. Także zapraszam i... No cóż, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w innych seriach. Pa, pa! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.